Liga Świątek rozegrała swój drugi mecz w wygrana fajna z 2024 w Riadzie, mierząc się z Koko Gałów. Podobnie jak podczas jej wcześniejszego pojedynku z Barborą Krejcikową, frekwencja na trybunach pozostawiła wiele do życzenia. Choć organizatorzy odnotowali pewien wzrost liczby widzów, puste miejsca były nadal widoczne, co stanowi wizerunkowy problem dla turnieju tej rangi. W innych okolicznościach, przy spotkaniach takiego kalibru trybuny zapewne wypełniłyby się po brzegi, co tylko podkreśla skalę wyzwania, z jakim mierzą się organizatorzy wygrana finals w Riyadzie. Świątek, która powróciła na kort po blisko dwumiesięcznej przerwie, rozpoczęła turniej 2 listopada od emocjonującego zwycięstwa nad krejcikową. Mecz był pełen napięcia, a Polka zdołała odwrócić losy spotkania po przegranym pierwszym secie, zdobywając ostatecznie triumf w imponującym stylu. Jednak sukces sportowy przyćmiły nieco dyskusje o niskiej frekwencji kwestii, która wywołała liczne komentarze i zwróciła uwagę mediów. Dodatkowym zaskoczeniem były doniesienia o incydencie z udziałem Erny Sabalenki, która niespodziewanie zwróciła się do dziennikarek obecnych na turnieju, co wywołało spore poruszenie wśród zgromadzonych. Pomimo sportowego prestiżu imprezy, problem pustych trybun nadal pozostaje wyzwaniem i może wpłynąć na odbiór turnieju zarówno przez zawodniczki, jak i fanów tenisa na całym świecie. Mimo że frekwencja na trybunach podczas turnieju wygrana Finals w Riadzie pozostawia wiele do życzenia, widać pewną poprawę. 5 listopada, kiedy iga świątek zmierzyła się z Koko Gałów, Liczba pustych miejsc była mniejsza, a doping widzów bardziej wyraźny. Choć nie jest to jeszcze poziom, który można by nie uznać za idealny, sytuacja wyglądała lepiej niż podczas wcześniejszych dni turnieju. Jednak organizatorzy nadal mierzą się z wyzwaniem wizerunkowym, a decyzja o przeprowadzeniu turnieju w Riadzie już wcześniej wzbudzała kontrowersje. Obrazy pustych trybun dodają nowego argumentu krytykom tego wyboru. Świątek zakończy rywalizację grupową 7 listopada, mierząc się z Jesicą Pegulą, która wyliminowała ją z US Open we wrześniu. To starcie będzie kluczowe w kontekście walki o półfinał, a większe zainteresowanie kibiców można oczekiwać podczas najważniejszych faz turnieju. Czy finały przyciągną więcej fanów i pozwolą poprawić wizerunek imprezy, przekonamy się już niebawem.